miało na celu niedzickie spotkanie z przedsiębiorcami. Przybliżenie nowych przepisów, które zmieniły funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Teraz jest to Polska Strefa Inwestycji. Główną zmianą jest to, że każdy przedsiębiorca może działać w ramach specjalnej strefy ekonomicznej na terenie nie tylko objętym specjalną strefą ekonomiczną, również na terenie będącym własnością przedsiębiorcy, byleby był zlokalizowany na terenie Polski. Główną zmianą oprócz terenu, którym jest objęta cała Polska, są kryteria ilościowe i jakościowe. Wcześniej były kryteria ilościowe, 100 tysięcy euro dla przedsiębiorcy. Obecnie one są uzależnione od lokalizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorcy. Dodatkowo doszły kryteria jakościowe, które mają wspierać rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez wspieranie pracowników bądź zatrudnianie, współpraca ze szkołami branżowymi czy przynależność do klastra kluczowego. Ten katalog jest dużo szerszy. Korzyści są znaczące. Do 70% kosztów nowej inwestycji oraz najdłuższy w Polsce okres na wykorzystanie wsparcia, czyli 15 lat. Warunki uzyskania ulgi podatkowej są następujące. Utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, wprowadzenie nowych produktów, zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego. Tak pokrótce. Zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu z nami, telefonicznego na początek. W przypadku pytań jesteśmy oczywiście do dyspozycji przedsiębiorcy. Umawiamy się, jedziemy obejrzeć zakład, przedyskutować cały zakres inwestycji. Następnie oczywiście pomagamy w całej aplikacji, w kompletowaniu dokumentów, których de facto nie ma za dużo i jesteśmy w stanie wydać decyzję. Mamy na wydanie decyzji 30 dni, więc jest to ścieżka generalnie ekspresowa. Nidzica jako podstrefa w województwie warmińsko-mazurskim zdecydowanie przoduje, na co podkreśla burmistrz, składają się interesująca lokalizacja i dobra współpraca z lokalnymi jednostkami, takimi jak zakład gazowniczy, zakład energetyczny czy starostwo powiatowe. Miejscem zainteresowany jest już kolejny znaczący inwestor. Rozmowy trwają. Robimy wszystko, żeby ściągnąć inwestorów. Nie jest to proces krótkotrwały, trwa latami. Ale tak jak widzimy, wszystkie działki są sprzedane, budowy się rozpoczęły i za chwilę te efekty będą widoczne. Mówimy o tym od wielu lat, ale sam proces projektowania, uzyskania wszystkich pozwoleń trwa 2 do 3 lat. Budowa kolejny rok i uruchomienie kolejne miesiące. Strefa wspiera rozwój gospodarczy poprzez udzielanie pomocy przedsiębiorcom. Ambitne inicjatywy inwestorów przekładają się na nowe miejsca pracy i o to w tym wszystkim chodzi. Coraz bliżej do upragnionego przez Ostrudzian otwarcia wiaduktu. Według planów ma to nastąpić pod koniec czerwca, czyli za mniej więcej miesiąc. Prace, jak twierdzą władze miasta i sam wykonawca, postępują zgodnie z planem i termin nie jest zagrożony. Niestety nie wszystko jest takie kolorowe, jakby się wydawało. Firma, która buduje wiadukt, chce dodatkowych pieniędzy za nieprzewidziane kłopoty z realizacją inwestycji. Nie są to małe pieniądze, bo aż 2 700 000 zł. Żeby uniknąć kolejnych przesunięć terminów oddania do użytku wiaduktu i żeby nie wyszło jak z basenem, burmistrz poprosił radnych o pozwolenie na zapłatę takich pieniędzy. Radni, kolokwialnie mówiąc, klepnęli przesunięcia w budżecie i pieniądze zostaną przelane na konto wykonawcy. Ostateczny koszt budowy ostrudzkiej przeprawy nad torami wyniesie więc prawie 27 milionów 600 tysięcy złotych. To pieniądze dla wykonawcy plus koszty wykupu nieruchomości, czyli trzeba doliczyć dodatkowe prawie 700 tysięcy złotych. Jak służby ratunkowe poradzą sobie z wypadkiem masowym, w którym doszło do skażenia chemicznego? We wtorek 28 maja na terenie Szpitala Dziecięcego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przeprowadzono ćwiczenia, podczas których przetestowano procedury obowiązujące w tego typu zdarzeniach. Na ten cel przygotowano scenariusz wypadku. W dzisiejszych ćwiczeniach symulujemy zdarzenie, które polega na tym, że doszło do zderzenia autokaru z ciężarówką przewożącą chemikalia. Było około 25 rannych, z czego 15 nieletnich i z czego 3 z kodem tak zwanym czerwonym, czyli z większymi obrażeniami wymagających pilnej pomocy.
Takie zdarzenia wymagają przede wszystkim perfekcyjnej współpracy między poszczególnymi oddziałami obu szpitali oraz jednostkami służb ratowniczych. W ćwiczenia byli zaangażowani m.in. strażacy, lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego, policjanci oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Olsztynie. W trakcie prowadzonych działań nie ma miejsca na żaden błąd. To są jedne z najgroźniejszych wypadków, dlatego że dochodzi do skażenia chemicznego, dochodzi do poparzenia dróg oddechowych, do zaburzeń widzenia w zależności od powierzchni ciała. Ćwiczenia rozpoczęli strażacy wyposażeni w komorę do kontaminacji, gdzie przeprowadzono wstępne odkażenie poszkodowanych. W prawdziwym wypadku działania straży pożarnej zaczynają się jednak na długo przed przetransportowaniem rannych do szpitala. Odpowiadamy za bezpieczeństwo na terenie akcji, gdzie doszło do wypadku, czyli na odcinku drogi, tak aby nie doszło do wtórnego zagrożenia, czyli najechania na przykład samochodów innych na pojazd czy pojazdy, które uczestniczą w wypadku komunikacyjnym. Wykonujemy czynności ratownicze związane z drogą dojścia do osoby poszkodowanej, tak aby można było tą osobę poszkodowaną ewakuować na zewnątrz. Po oczyszczeniu i zmianie odzieży pacjentów przejął szpitalny oddział ratunkowy. Na miejscu pod okiem koordynatora akcji ratowniczej działał cały sztab lekarzy. Zakres ich obowiązków jest niezwykle szeroki. Prowadzenie pacjentów, udzielenie wspętych działań tutaj ratowniczych na terenie SOR-u i jakby przekierowanie pacjentów i współdziałanie z oddziałami na OIOM czy do zabiegu operacyjnego, na pozostałe oddziały szpitala, współdziałanie ze szpitalami, pozostałymi oddziałami, tutaj wymiana informacji, delegowanie też pracowników z innych oddziałów do pomocy na SOR. W rolę poszkodowanych wcielili się słuchacze Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Olsztynie. Ostrucki szpital poszukuje pielęgniarek. Na oficjalnej stronie internetowej pojawiło się ogłoszenie o naborze. Na razie szpital chce zatrudnić jedną pielęgniarkę, która będzie pracowała na oddziałach oraz izbie przyjęć. Wkrótce pojawią się kolejne ogłoszenia, ale zarząd szpitala uspokaja, że nie ma kłopotów z personelem, a pacjenci mają pełną opiekę. Na chwilę obecną faktycznie szukamy pielęgniarek, ale jest to związane z naturalnym procesem przechodzenia niektórych osób na emeryturę. Szukamy osób, które chcą pracować w dobrym zespole, w zgranym zespole skierowanym na pacjenta, szczególnie na pacjenta, w życzliwej atmosferze, w atmosferze takiego nieustannego szkolenia, doszkalania się. To proponujemy i zachęcamy. Są chętni, którzy chcą pracować w naszym szpitalu, ponieważ jest to szpital, który się, ja, ale też w ocenie wielu innych osób, rozwija coraz lepiej i coraz lepsza kadra, nie tylko lekarska, ale i pielęgniarska, i myślę, że to dobrze wróży na przyszłość. W całym kraju szpitale borykają się z problemem pielęgniarek. Starsza kadra odchodzi, a młodzi niechętnie uczą się tego zawodu. Ostrucki Szpital, jak słyszeliśmy, na razie kłopotów z obsadzeniem personelu pielęgniarskiego nie ma. Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Miejskie instytucje kultury oraz ośrodki sportu przygotowały w tym roku wyjątkowo ciekawy program wydarzeń. Przedstawiono go 29 maja podczas sesji Rady Miasta. O oprawę artystyczną zadba m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury oraz Olsztyński Teatr Lalek. Ten podczas warsztatów zapozna najmłodszych z kulisami zawodu aktora. Warsztaty będą prowadzone przez aktorów Teatru Lalek, przez specjalnych pedagogów, tak, którzy mają fantastyczne podejście do młodego człowieka i zainteresowania go teatrem. Z tego powstanie film, który będzie później prezentowany. Najbogatszą ofertą wydarzeń kulturalnych proponuje Olsztyńskie Lato Artystyczne, które zdążyło stać się wizytówką naszego miasta. W ramach OLI zapowiedziano m.in. kilka tematycznych festiwali muzycznych. Będzie to grubo ponad setkę różnych wydarzeń, ponad 30 koncertów muzyki rozrywkowej, jakiejś takiej muzyki poważnej. Tu będą koncerty organowe w nowej odsłonie, będą dni folkloru, będzie koncert muzyki romskiej, teatry uliczne. Usatysfakcjonowani powinni być również miłośnicy sztuki. W okresie wakacyjnym Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie zaplanowało wernisaże kilku wystaw. Już niedługo mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć prace wyjątkowych twórców. To jest naprawdę hit.
Mam nadzieję, że to również odczują nasi mieszkańcy i turyści. To jest wystawa malarstwa Stefana Gierowskiego. To jest klasyka, jeśli chodzi o sztukę współczesną. Jeden z ważniejszych artystów, malarz. W połowie września Elwira Iwaszczyszyn, której Olsztyniakom nie trzeba przedstawiać, a myślę, że i turyści będą mieli przyjemność oglądania tych prac, bo to jest taka sztuka, która po prostu przynosi i oglądającym, i artyście wiele radości. Kiedy pogoda za oknem dopisuje, warto pomyśleć o aktywności fizycznej. Ciekawą ofertę przygotowało w tym roku m.in. Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel. Natomiast w deszczowe dni warto wybrać się do wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera. Przygotowujemy również specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży wakacyjną. Młodzież praktycznie będzie mogła korzystać z bardzo wielu różnorodnych zajęć, od zajęć indywidualnych do grupowych, poprzez zajęcia siatkówki plażowej, judo, szermierki, zajęcia biegowe, specjalna strefa rekreacji w Urani. Szczegółowe informacje na temat wakacyjnej oferty kulturalnej oraz sportowej znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych placówek. Majowa aura nas nie rozpieszcza, pogoda jednak nie jest w stanie pokrzyżować planów organizatorom imprez sportowych. Ci mają głowę na karku i zrobią wiele, by dobra zabawa miała miejsce, a uczestnicy nie zawiedli się. Tak też było w Nidzicy podczas drugiej senioriady. Nie chodzi o to, żeby te pierwsze miejsca każdy zdobył, bo tak nie będzie, ale żeby się bawić, żeby wyjść z domu. W tym roku troszeczkę nam pogoda zepsuła plany nasze, ale świetnie tutaj organizatorzy z Mosiru sobie poradzili. Jest to wszystko na hali. I z tego, co rozmawiałam z koleżankami, wszyscy są zadowoleni, bo wszyscy wszystko widzą, wszystkich obserwują, wszyscy się świetnie bawią, także mi się wydaje, że niezależnie od pogody impreza, należy już powiedzieć, że się udała. Konkurencji pełen zestaw. Co jednym szło z górki, drugim pod górkę. Ale przy takim dopingu... Żadne z zadań nie było nieosiągalne. Nic, tylko próbować swoich sił w towarzystwie wygimnastykowanych rówieśników. Brawa dla wszystkich naszych koleżanek, że się jeszcze nam chce po prostu, nie? No wszyscy nam tu dopingują i bardzo fajnie. Ja to jestem bardzo zadowolona i uważam, że jak powinniśmy się bawić, jak najczęściej. Było super i jest super. Po prostu no niektóre konkurencje są ciężkie, jak na ten wiek, ale daje się radę. Starszy czy młodszy, aktywność fizyczna wskazana jest na każdym etapie życia. Uśmiechamy się. Uśmiechamy się. Halo. 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 Takie imprezy zdają się motywować nawet tych najmniej zmotywowanych, a to dzięki takim placówkom jak na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ofertę mamy bardzo szeroką. Już mogę tutaj zaprosić. Ostatnia niedziela nad jeziorkiem, ostatnia niedziela w lipcu będzie należała do Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będziemy tam prezentować swoje koła zainteresowań i będzie się nam można bliżej przyjrzeć. Nidzicka inicjatywa przyjęła się. Są już snute plany co do kolejnej edycji. Treningi wypada rozpocząć od zaraz, bowiem zadania mogą niejednego zaskoczyć. Za rok trzecia senioriada będzie w gminie Janowiec-Kościelne. Zapraszam wszystkich tutaj seniorów z całego powiatu, wszystkie kluby seniorskie, fundacje, które zajmują się opieką nad seniorami, do wzięcia udziału w trzeciej, mam nadzieję, że już w nazwie będzie, powiatowej senioriadzie. Będzie ona pod patronatem organizacji zajmującej się dystrybucją środków unijnych i chcemy nawiązać do zapomnianych dyscyplin sportowych w państwach Unii Europejskiej. Seniorzy, którym w duszy gra aktywny wypoczynek i rekreacja nacechowana zdrową, sportową rywalizacją, nie będą się nudzić. Wystarczy śledzić grafik lokalnych instytucji, a atrakcji nie zabraknie. Już jutro w olsztyńskim BWA obejrzymy wystawę Jeden organizm autorstwa Patrycji Piwosz. Propozycja artystki to odwołanie do ludzkiego ciała, ale też szerzej, domu, społeczeństwa i świata. Wystawa będzie tworzyła jakby wspólną całość. Artystka zajmuje się instalacją, rzeźbą, scenografią i ta wystawa wiele ma właśnie wspólnego z takim przedstawieniem świata wyimaginowanego. Właśnie w sposób taki troszeczkę teatralny. Myślę, że będzie bardzo ciekawą ofertą, bardzo dobrą ofertą dla młodych ludzi. Wystawa jest do dotykania, do przymierzania, do, można powiedzieć, nawet do noszenia. Rzecz, która na pewno zaskoczy, ale też myślę przyniesie wiele radości.
Artystka wykorzystuje różnorodne materiały pochodzenia naturalnego i sztucznego, zestawiając ze sobą fragmenty ubrań, futra z recyklingu, sztuczne włosy, pakuły lniane, silikon, wosk, a nawet elementy z własnoręcznie wykonanej ceramiki. Istotne jest dla niej łączenie tworzyw ze względu na ich fizyczność i walory dotykowe. Często na zasadzie dychotomii – miękkie, twarde, ciepłe, zimne. Przedmioty osobiste znalezione, tradycyjne, nowoczesne. Przypomnijmy, wernisaż wystawy odbędzie się 30 maja o godzinie 18 w BWA. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej bwa.olsztyn.pl.